Dzień doberek, boberek, witajcie w nowym daily vlogu. Ale zanim przejdziemy sobie do vloga, to zapraszam Was na taką krótką relację z wczorajszego wieczoru. Wyjątkowego, specjalnego wieczoru. Thank you.
mogliście zauważyć, wczoraj wieczorem bawiliśmy się razem z Marką Purlę, którą doskonale znacie tutaj z mojego kanału, ale też z mediów społecznościowych. Marka, która ma w ofercie fantastyczne, profesjonalne produkty, ale również zabiegi, ponieważ jest to marka głównie skierowana do specjalistów, ale również z możliwością pielęgnacji domowej, ze sklepem internetowym, gdzie możecie sobie sami wybierać kosmetyki i stosować je w domu albo uzupełniać wasze zabiegi właśnie o taką pielęgnację. No i słuchajcie, Marka zaprosiła nas właśnie na swoje 10. urodziny. Świętowaliśmy wspólnie te urodziny w hotelu Westin i jak mogliście zobaczyć, na początku była taka uroczysta gala wręczenia statuetek, którą poprowadził Oliwier Janiak, a później już bawiliśmy się razem ze Stefano Terracino, który przygotował cudowne show, wiele wspaniałych włoskich piosenek, które sam śpiewał ze swoim oczywiście bandem, ze swoją grupą artystów. Były tańce, było naprawdę genialnie. Słuchajcie, bawiliśmy się super, świętowaliśmy, to był cudowny, cudowny czas, ale oczywiście nie mogła się obyć bez niespodzianek i za chwilę wybieram się do Szewca. Posłuchajcie, rozwaliłam moje ukochane botki Casadei, a dokładnie zniszczyłam obcas. Tego nie będziecie niestety tutaj widzieć na filmie, bo obcas jest czarny, ale zniszczyłam fleka, w sumie to rozpadł mi się flek i zniszczyła mi się tutaj taka część skóry, która jest właśnie, którą jest powleczony ten obcas. No i muszę teraz dzisiaj pojechać do szewca właśnie z tymi butami i zadbać o te fleki. Ale tak w ogóle przy okazji to chciałam wam powiedzieć, że po pierwsze, te botki Casadei to są botki moje ukochane, jedne z najwygodniejszych, jakie mam w swojej szafie. I teraz uwaga, wyobraźcie sobie, że one mają 19 lat. Dobrze usłyszeliście, to są botki, które mają 19 lat. To jest nieprawdopodobne. One są cały czas w idealnym stanie. Ja cały czas oczywiście o nie dbam, tak? No bo wymieniam regularnie fleki, dbam też tutaj o podeszwę, ale to są tak cudowne buty, które chyba nigdy nie wyjdą z mody. No wiadomo, z tymi czubkami to jest tak, że one są raz w modzie, raz są okrągłe czubki modne, raz właśnie takie szpice i nie tylko. Ale no słuchajcie, one mają 19 lat. Ja cały czas jak o tym myślę, ile lat ja już mam je w swojej szafie, to się po prostu cieszę ogromnie, bo to był cudowny, jeden z najlepszych zakupów, jaki kiedykolwiek zrobiłam 19 lat temu, no poważnie. No i tutaj moje pytanie do was, czy wy też macie u siebie w szafie takie buty, które mają naprawdę kupę lat, a cały czas są w dobrym stanie, ciągle wracają gdzieś tam w modzie, gdzieś się pojawiają, czyli tak naprawdę są to takie klasyki, które gdzieś zawsze będą modne i będzie można do nich wracać. No, tadam, tadam, tadam. Słuchajcie, kocham te buty nad życie i muszę cały czas o nie dbać, żeby cały czas były w dobrym stanie, więc za chwilę wybieram się do szewca i będę naprawiać fleki. Ale dzisiaj rano przyjechał do mnie kurier i tak sobie pomyślałam, że otworzę tę paczkę razem z wami, ponieważ jest to przesyłka od Evoe Farm. Markę też na pewno doskonale już znacie i robi ona, a w sumie to produkty tej marki robią niesamowity show w mediach społecznościowych, w internecie, wśród was i nie tylko, ponieważ Evoe Farm i produkty tej marki to przede wszystkim Illa Aesthetic, czyli cudowne serum z mikromasażerem do stosowania w okolicy oczu, ale na przykład też tutaj w okolicy ust. Polecałam wam już wielokrotnie to serum i wiem też od was, że jesteście zachwycone stosowaniem tego produktu i widzicie super rezultaty na waszej skórze. Ale mamy również serum do brwi i labrow i mamy również serum do stosowania w okolicy tutaj naszych oczu, a dokładnie na rzęsy, czyli Illa Lash. No i uwaga, uwaga, pojawił się najnowszy produkt marki Evoe Farm i marka przesłała mi go do przetestowania. Jeszcze tak jak widzicie, nic nie otwierałam, więc robię to przy was, nożyk jest. Sprawdzamy dokładnie, co tutaj takiego się znajduje i
Taram, taram! Moi drodzy, Illa Hair, czyli jest to produkt skierowany na skórę głowy i na nasze włosy. I muszę Wam powiedzieć, że w ostatnim czasie miałam ogromną przyjemność rozmawiać z marką właśnie na temat tego produktu i widziałam wyniki badań, jakie przeprowadziła marka, jeśli chodzi właśnie o ten produkt. Dlaczego Wam o tym wspominam? Między innymi dlatego, że to, co podoba mi się w markach, które ja Wam przedstawiam tutaj na moim kanale czy w moich mediach społecznościowych, to, że marki bardzo dbają o swoje produkty. I takie właśnie marki cenię i takie Wam tutaj pokazuję i zachęcam Was również do tego, żebyście Wy te marki poznawali. Marka Evoe Farm to jest marka, która wkłada ogromne serce i duszę w swoje produkty, żeby one były skuteczne. Żeby dobrze działały, żebyście wy widzieli rezultaty tych produktów, ich działania, żeby miały fajne składniki aktywne. No i właśnie pojawił się nowy produkt. Produkt skierowany, tak jak powiedziałam wam wcześniej, na nasze włosy, na skórę głowy, ale żeby ten produkt był skuteczny, żeby przynosił efekty, które wy będziecie widzieć, marka przeprowadziła badania aparaturowe, badania laboratoryjne i badania trychologiczne. I co się okazało? W tych badaniach potwierdzono właśnie skuteczność tego produktu. Czekajcie, już go sobie otworzę i pokażę Wam, co to dokładnie jest. Jak doskonale wiecie, marka przykłada ogromną uwagę do tego, jak te produkty wyglądają też wizualnie. I zawsze są one zapakowane właśnie w takie kartoniki, które są zabezpieczone dodatkowo. No i patrzcie na to. Co my tutaj takiego mamy? Moi drodzy, to jest wcierka. To jest wcierka, którą stosujemy na skórę głowy. Jest dokładnie wszystko opisane na opakowaniu. Jak stosujemy, jak aplikujemy, jak podtrzymywać kurację, co robić. Mamy również przeciwwskazania, ale zobaczcie, mamy tutaj wcierkę, która jest przygotowana w ten sposób, czyli mamy szklane buteleczki z pipetą i dokładnie opisane pierwszy tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień, czwarty tydzień, piąty tydzień. Jak stosujemy, co dokładnie aplikujemy, co dokładnie mają te produkty w składzie, opowiem Wam w oddzielnym filmie. Tam też pokażę Wam między innymi właśnie, jak stosujemy taką kurację, jak ją aplikujemy. Będziecie mieć te wszystkie informacje w specjalnie przygotowanym materiale. Dlaczego? Dlatego, że właśnie dzięki temu, że miałam taką możliwość, żeby już wcześniej trochę z marką porozmawiać i zapoznać się z działaniem tych produktów, tego produktu, z działaniem tych substancji aktywnych i z badaniami, wiem dokładnie co i jak, i uważam, że jest to kolejny genialny produkt, który warto Wam przedstawić. To będzie wcierka, która będzie pomagała wszystkim osobom, które mają problemy, że te włosy ich są cienkie, że się rozdwajają, że się łamią i chciałyby mieć włosy właśnie grubsze, lepszej jakości, takie bardziej sprężyste, włosy, które będą dobrze się układały, ale zależy Wam również na tym, żeby tych włosów było więcej i żeby przeciwdziałać też ich nadmiernemu wypadaniu. Także dzisiaj taka mała zapowiedź tego, co będę testować przez najbliższe tygodnie i sama u siebie sprawdzać. A u mnie to jest też dobry moment, dlatego że zawsze po lecie, nie wiem jak wy, ale ja zawsze po lecie mam taki czas, że te włosy jesienią są w nieco gorszej kondycji, zaczynają mi też intensywniej wypadać. No i potrzebuję takich produktów, które zatrzymają trochę ten proces nadmiernego wypadania, ale też wspomogą w jakości moje włosy, żeby one były miękkie, błyszczące, żeby były nieco grubsze, żeby się nie rozdwajały, nie łamały. Zrobię też dla Was taki film, w którym opowiem Wam o mojej pielęgnacji, takiej właśnie jesienno-zimowej. No i na pewno będziemy sprawdzać, jak z efektami działania tego produktu. Ale
Jestem bardzo podekscytowana. Cieszę się ogromnie, że otrzymałam do przetestowania od marki właśnie Illa Hair i będę mogła dla Was sprawdzić, jak się spisuje. Także tyle na dzisiaj. Więcej Wam nie zdradzę, ale słuchajcie, w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam linki i do wszystkich produktów marki, łącznie również z Illa Hair, żebyście sobie już mogli wejść, poczytać, zobaczyć, o co tam dokładnie chodzi, jakie są te składniki aktywne, działanie i cała reszta. Może Was już ten produkt zainteresuje i będziecie razem ze mną testować, a za jakiś czas będziemy się wspólnie dzielić tym, czy pojawiły się efekty, czy też nie, jak to wszystko wygląda. No, dobra, a ja teraz jadę, tak jak Wam powiedziałam, do tego szewca, muszę ogarnąć sprawę butów, później jakiś obiadek, no i zobaczymy, jak ten dzisiejszy dzień się potoczy, także zapraszam Was do dalszego oglądania. Ponieważ lubicie moje stylówki, to jeszcze tak sobie pomyślałam, że przed wyjściem pokażę Wam, co mam dzisiaj na sobie. Jest taka dziwna pogoda, bo raz wychodzi słońce, raz pada deszcz, więc zabieram swoje okulary Gucci, ramoneskę Zary, pod spodem mam czarny sweterek golf z Massimo Dutti, niebieskie, takie właśnie chabrowe spodnie z Zary, mokasyny, torba Furla. Dziękuję, jestem gotowa do wyjścia, zabieram jeszcze buty i jadę ogarniać wszystkie sprawy. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam wędzoną makrelę, a zwłaszcza w sałatce z jajkami, z ogórkiem i nie tylko. No i tutaj mam taki przepiękny okaz. Jajka już mi się gotują, zabieram się za zrobienie sałatki i zaraz Wam pokażę co i jak. Kończę robić sałatkę i muszę się zaraz szykować, bo dzisiaj wieczorem wybieram się na event Douglasa. Będziemy świętować urodziny, ale również Douglas Days. Nie będę Wam natomiast wrzucać tutaj relacji, ponieważ postanowiłam, że wrzucę taką relację z tej imprezy na mój Instagram i pewnie już większość z Was ją widziała. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że no właśnie po drodze załatwiając te wszystkie moje sprawy, zrobiłam buty. Jak weszłam do TK Maxa, to trochę za głowę się złapałam. No bo mamy końcówkę września, a już są dekoracje świąteczne, no trochę za szybko, wiecie co, w sierpniu pojawiły się dekoracje na Halloween, teraz już dekoracje świąteczne, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że przy tych dekoracjach masa ludzi i słuchajcie, wykupione już wszystkie dziadki do orzechów, nieprawdopodobne. No dla mnie to trochę za wcześnie, trochę za szybko, weszliśmy dopiero co w jesień, a już myślimy o świętach Bożego Narodzenia. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, co myślicie na temat takiego szybkiego ozdabiania tych dekoracji, które pojawią się w sklepach. Jeszcze nie mieliśmy święta zmarłych. No, ale kończę moją sałatkę, zaraz Wam pokażę jak wyszła. Żegnam się już z Wami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście po raz kolejny i oglądaliście ten vlog. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i widzimy się oczywiście w następnych filmikach. A ja zaraz będę się szykować na imprezkę. Buziaki kochani, do zobaczenia. Pa! As I reach out, reach out, reach out, reach out.